Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z GTA 4. W poprzednim odcinku przymierzałem się, żeby pojechać porobić zadania dla Ulpa, ale jakoś tak wyszło, że Garrick się napatoczył, więc dzisiaj od razu wylądowałem przy Ulpie. W sumie nie pamiętam, co ten skrót oznacza. Skąd on wie, że ja idę? So, you fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get 100 murders pinned on you. Two, maybe I will help you. And maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go! I co mam radiowo znowu porywać Kłoziowa? Weź tu znajdź. Radiowo. Centrum miasta. Co klasycznie trzeba zrobić pewnie. A, zgłosić przestępstwo. Są takie okresie namierzyć? Powaliło was? Oczywiście całkiem przypadkowo, jak srało tymi radiowozami kiedyś, to teraz nic nie pokazuje. No okej. To chyba było bardziej co? Nie tak. Serio. 911? Hello, you're through to the Liberty City Emergency Services. Please use your touchtone keypad to select which specific service you require. Press 1 for police, press 2 for paramedics, press 3 for the fire. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? The Triangle. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Już chyba jadą. Czy się mylę? I co tak na chama wejdę znowu? No wyłazić, kuźwa. No chłopaki, no. By się nie mieli się tu zatrzymać? Halo. Boże, co za gra. Przypuszczam, że są łatwiejsze sposoby na zyskanie bryki, no ale śpieszy mi się dzisiaj. I od razu 3 gwiazdki za zabicie tego. Jakie ma mało zdrowia, kuziowa. Jeden strzał i leży. Nie przyłkałem, że mam tak mało zdrowia. Kuźwa, gdzie? Człowieku, nie ten skręt. Super. No co za kurde. Ale mi objechali. Dobrze są. Ty,
Jednak trzy gwiazdki to już nie przelewki. Może zgubię, może nie zgubię. Nigdy nie wiadomo. Ach, te emocje normalnie. A ja muszę iść na hot doga jakiegoś. No przecież kuźwa. Muszę, mam tak mało zdrowia. Śmigłowiec wysłali za mną. Fajnie. Znajdź radiowóz, mówili. Dobra. Komputer. Jak się komputer? Proszę bardzo. Mieli bezprzewodowy ten. O, jak fajnie, że sam wyszukuje. Adam Dimajew. Finansowy terrorysta. Kuźwa, no ludzie. Na pewno pojadę sobie kupię kamizelkę. On jest daleko ode mnie? Na drugim krańcu miasta, fajnie. Dobra. To przytnę zaraz. Albo już. Dobra, objadłem się hot dogiem. Po drodze kupiłem kamizelkę i uzupełniłem amunicję. Bo byłem kuźwa goły i wesoły. Musiałem się wypsrykać na jakiejś misji. O kuźwa. Found this place. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the east. You better start doing me some favors soon. Więcej ich nie było? Teraz pytanie. Czy policja się przyłączy, jak zacznę strzelać? Czy nie bardzo? Się przekonamy. Trochę kupiłem naboi do snajperki, więc może będzie fajnie. Kuźwa. Serio? Kurde. Boże kochany. I się nawet nie kapnął, że ktoś do niego strzela. Super. Naboje na wagę złota do snajperki, a ja zesty tysiąclecia. Ja pierdził, panowie. Dobrze, że przynajmniej policja na łeb mi nie wchodzi jeszcze. Co, spadłeś, się nie zabiłeś? Co za kuźwa koleś. Dobra, co tam mam następnego? Kto mnie trafił? Dobrze, że trochę ich oznacza. Ale muszę przyznać, że ten Zeza mam niesamowitego. Serio, nie wystawisz łebka. Kto tu jeszcze? To myślałem, że sobie postrzelam. Z daleka tu. Muszę niestety ruszyć pupę, bo oni nie wyjdą. Nie, to nie. Ej, co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
Może przy kłótni, co? Czy to pani siada na tą butelkę, czy może oddaje mocz? Dobra. Emocje, normalnie emocje. Tego nie podniosę. Czy to tylko po drabinie się dałeś? No fajnie, fajnie. Będę jak na widelcu. Niko, wchodź po tej drabinie, człowieku. Aha. Y-kiem się wchodzi, no bo zapomniałem. Tu kolega będzie chciał mnie zdjąć. Normalnie, jakby ktoś ze snajperki walił. Ciekawe. Oj, Niko, Niko, ty to jesteś koleś. Mam nadzieję, że ten kolega to zejdzie od razu, a nie będę musiał go ścigać przez pół miasta. I wchodzimy. Nie wygląda to na tego kolesia końcowego, no ale się przekonam zaraz. I co? Serio? To tyle? Jak to mówią, nie narzekajmy. Yes. Then you are that much closer to finding the man you are after. That strange feeling deep inside? That's the feeling of satisfaction after you did something good. Congratulations. Goodbye. Satisfactions. Dobra. Leć, Adam. Ale ładne przewrotki robisz, o lala. Koleś. Siadam w brykę i zobaczę, co jest najbliżej. I tam pojadę. Może będzie zabawnie. W cholerę, wszystko daleko. Do Raja Bocino? Czy do Derika? Derik w sumie zabawny kolo. Aj, jest jakaś taksoweszka jest. Mister! To wybieram Derika zatem. Zobaczymy, co u kolegi się dzieje. That's great. Spotkanie na cmentarzu, czy co to? Nie, to nie cmentarz. W parku. Hey! Hey! Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Yeah. Cool. Oh. Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring, which is even better. So, what do you care about?
I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Huh. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of old business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. Daleko do Kej, kuźwa. Miałem radiowóz, to przyjechałem taksówką. Ja pierdziu. Znowu muszę taką manianę odwalić, żeby zdobyć ten radiowóz. O nie. Stoi sobie. Mój Boże. I to dwa nawet. Ten czy ten? Fantastycznie. To mi się podoba. Policyjny. Bucky. Mam nadzieję, że znajdzie. Bucky Sligo. Kolego, zginiesz. Daleko. O, fojnie. Hey, Derek. Apparently your guy hangs out at the burger shop in the Alderney. I'll check it out. Make sure his boys are there. I went to have all to pay. What if he's alone? Keep the police car. He'll see you and think you're taking him down. First thing Bucky'll do is run back to his crew. Fucking coward! Rather everyone go down than him take a fall alone. Sold me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Pewnie, pewnie. Pojadę. Połowę miasta zwiedzę znowu. Pani weszła do pracy. Okej, burger shot. Burger shot. A, i co, podjadę z bryką może? Boże, on na pewno będzie uciekał. Jak żeby inaczej. Aha, dobra. No wiadomo. Nie doczytałem. Bardzo szybko ucieka. Take me back to your friends, Bucky. Jezu. Koleś dobry. No ale okej. Fajny skrót, nie powiem. Zastanawiam się, czy muszę jechać na sygnale, czy nie. No jedziesz, ojciec, szybciej. Nie, kurwa, lewo, w prawo. Dobrze, że
inni policjanci się do pościgu nie dołączają, by było zabawnie. Taka trochę anemiczna ta akcja pościgowa. Super. Tata. Ciekawe, czy to się da jakoś wejść inaczej, czy tylko drzwiami wejściowymi w sensie. Czuję, że wszystkie lufy są tu wycelowane we mnie. Mógłbyś otworzyć czy coś, nic? A. Mam nadzieję, że te drzwi mnie ochronią. O, tylko można było chyba wejść. Może. I wejściowa na górę. Proszę państwa. Będzie strzał za rogu. Dobra, mamy policję. To wyjdę głównymi drzwiami, ale nie musisz. Dobra, wsiadaj. I spindalamy stąd. Gdzieś. Ale się dzisiaj normalnie naścigam. Serio, opony mi przebili? Co za idioci. Pytanie, przejadę tędy czy nie? Ale mnie zarzuciło. Nie no, z taką oponą to ja sobie mogę. Mogę sobie bryki poszukać. Bardziej chyba. No super, śmigłowiec mnie oświetla. Tego jeszcze nie grali. I chłopaki jadą. Kurde, jest coraz więcej gwiazdek łapie. Im dalej w grze progres idzie, tym się robi coraz łatwiej. Ale nie damy się. Co, muszę w tunel wjechać? Spoko. Blokada? Jaka lipa. Już myślałem, że uciekłem, a tu dupa. Siema, chłopaki. Dobra, mam nadzieję, że już teraz, tym razem. Tamten pojechał w lewo, my pojedziemy w prawo. Może w boczną uliczkę. I będzie luz. No i pięknie.
zadzwoń do kolesia, powiedz, że wykonałeś zadanie. O, jesteśmy na tym. Kurde, jak to się nazywało? Derek, you okay? Bucky and his boys are dead. What? Sorry, not off for a second. Bucky dead? That's good. Yeah, alive. But dead. It's all the same though, is it? Living, dead, good, bad, right, wrong, chalk, cheat. I'll speak to you when you're back among the living. Do tego jest niedaleko, Ray Bocino. No ale to myślę, że już w następnym odcinku. Zresztą widzę ten Wyrdę Ulp też blisko. Ale to pomyślę. No to wyjdzie, że dzisiaj też krótszy odcinek będzie. No ale w sumie dwie misje wykonane. Policja trochę mnie pościgała. Myślę, że w sumie spoko wyszło. Dzięki za tym za obejrzenie tego odcinka i gorąco zapraszam na kolejny niebawem. Hey.